Cześć, witajcie ponownie na naszym kanale. W jednym z poprzednich filmików stwierdziłem, że mam pozwolenie na nagrywanie w dwóch inwestycjach. Z tej pierwszej już sporo filmików widzieliście. Jeżeli nie, no to u góry wysunęła się karta z odnośnikiem do całej playlisty z poradnikami Smart Home. A dzisiaj chcę Wam pokazać pokrótce drugą inwestycję. Ta druga inwestycja jest to, można powiedzieć, inwestycja malutka, jak w porównaniu do tych, co już robiłem do tej pory, ponieważ jest to mieszkanko około 90 metrów. No, w porównaniu do domów, które już widzieliście na moim kanale, no to no nie jest to duża robota, ale jest to też robota, którą chciałbym Wam pokazać. Zaczniemy dzisiaj od rozdzielnicy, a w następnych filmikach chcę Wam wytłumaczyć, w jaki sposób podejść w ogóle do automatyki domowej, jeżeli kupujecie mieszkanie od dewelopera. Bo tutaj była dokładnie taka sytuacja, czyli wszystkie instalacje miał wykonać deweloper, łącznie z klasyczną elektryką, ale właściciel stwierdził, że chce sobie zrobić automatykę domową. No i w następnym filmiku wam wytłumaczę, w jaki sposób można się dogadać z deweloperem i w jaki sposób dogadać się z elektrykiem od dewelopera. No bo to nie zawsze jest taka prosta i oczywista sprawa, o czym pewnie, jeżeli jesteście instalatorami, to się parę razy przekonaliście. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj chcę Wam pokazać, co tutaj siedzi w rozdzielnicy. Więc żeby nie przedłużać, to zapraszam do rozdzielnicy. To, co teraz widzicie, tak jak wspomniałem, jest to rozdzielnica do mieszkania, które ma 90 metrów kwadratowych. Niektórym z Was może się wydawać, że ta rozdzielnica jest ogromna jak na takie mieszkanko. Ja Wam powiem, że według mnie jest optymalna, mogłaby być nawet jeszcze troszeczkę większa. I zaraz Wam powiem, co tutaj w tej rozdzielnicy jest. Oczywiście to, co znajduje się tutaj u góry, zaczynając od tej szyny, tutaj będą jeszcze zasilacze włożone, to tutaj mamy moduły z automatyki, w tym wypadku Ampio, do sterowania tak naprawdę wszystkim, co w tym mieszkaniu jest. Czyli oświetleniem, roletami, oświetleniem ściemnialnym, oświetleniem typu LED. Na dole są też moduły do sterowania ogrzewaniem. No i zabezpieczenia. I ze zabezpieczeniami, tak jak możecie zauważyć, może Was to trochę dziwić, bo to są wszystko zabezpieczenia do malutkiego mieszkanka 90-metrowego, a ja uważam, że jest ich nawet tutaj za mało. Ta szyna na dole została zrobiona przez elektryka od dewelopera i będę ją trochę musiał poprawić, bo nie do końca mi się podoba to, co w tej rozdzielnicy zostało zrobione i to, co zostałem, ale to nie o tym. Na pewno nie podoba mi się fakt, że wszystkie gniazda i wszystko miało być na jednej różnicówce i że różnicówka pełni funkcję FR-a, czyli wyłącznika całego domu. To, co Wy zauważycie i mi zwracaliście uwagę, to to, że kontrolki faz nie są zabezpieczone. No nie są, jest to, można powiedzieć, delikatny błąd, trudno, tylko że to nie jest największy błąd, który tutaj jest, ale mało istotny. Ale ja już tutaj z poziomu automatyki i o rzeczy, którymi steruję, dołożyłem dwie kolejne różnicówki. To jest takie minimum, które według mnie powinno tutaj być dołożone. Jedna to są obwody oświetleniowe, druga to są rolety. Tak naprawdę tutaj by się przydała co najmniej jeszcze jedna różnicówka do obwodów zewnętrznych. A teraz co tu jest u góry? Tutaj jest dosyć dużo LEDów i to, co tutaj widzicie, to są właśnie moje złączki, na których sobie powpinałem wszystkie przewody plusowe do LEDów i tutaj są moduły Minok 8S do sterowania tymi oświetleniami. Tutaj jeszcze jest łączka do jednego modułu, którego na razie nie ma, ale za niedługo mi powinien dojść i go tutaj będę wkładać. Tutaj wyżej sterowanie roletami. Jak widzicie, jeszcze to nie jest w żaden sposób podłączone. Są puste złączki, tak samo jak na module serwerowym. Nie ma wpiętego internetu jeszcze tutaj do modułu serwerowego, więc jeszcze sporo pracy jest. Tak jak widzicie, zasilacze też nie są podpięte, więc jest to do zrobienia. I górny rząd to jest rząd do sterowania wszystkimi obwodami oświetleniowymi 230, czyli od lewej strony zwykłe obwody świetlne, czyli 230 zwykłe żarówki włącz-wyłącz. Dokładnie tak samo z drugim modułem.
I te trzy moduły są do sterowania sześcioma paskami, sześcioma obwodami 230, ale ściemnialnymi. Tutaj, tak jak pewnie już zauważyliście, nie używam złączek WAGO z tego powodu, że rozdzielnica i tak mi nie pozwala na to, żeby ją oprzeć w firmie. Musiałem ją oprzywać tutaj, a jeżeli ja to mam oprzywać tutaj, to bez sensu zajmować mi miejsce i tracić czas na przeszywanie tego na złączek WAGO, bo ja głównie złączki WAGO, tak jak już wiecie, używam po to, żeby sobie rozdzielnicę oprzyć na firmie i na inwestycję ją przywieźć już oprzytą. A jeżeli muszę to oprzywać tutaj, no to bez sensu to robić. Jedynie jak sobie ułatwiłem sprawę, to to, że tutaj wrzuciłem sobie złączki zbiorcze PTFixy do przewodów neutralnych, żeby nie musiał wszystkich śrub przykręcać, żeby potem nie trzeba było tego serwisować, żeby zawsze był dobry styk. No to mam to tutaj dlatego przez te PTFixy wrzucone i dokładnie tak samo tutaj z przewodami plus w tym momencie akurat 12V, a nie 24. Nagram, myślę, o tym osobny materiał, dlaczego ja uważam, że, że LEDy powinny być 24V, a nie 12, no ale tutaj są 12. No i to tyle, jeżeli chodzi o rozdzielnicę. No tutaj, szczerze mówiąc, cudów nie ma. No to jest, tak jak wspomniałem, małe mieszkanie, czyli małe jak małe. Jeżeli chodzi o mieszkanie, to mieszkanie duże, ale jeżeli chodzi o moje realizacje, to jest to realizacja dosyć mała. Tak jak wspomniałem, w następnym filmiku pokażę Wam i wytłumaczę, jak na przykładzie takiego mieszkanka dogadać się z deweloperem, żeby zrobić jednak automatykę domową, bo wiem, jak to wygląda teraz. Macie zapłacone za instalację klasyczną. Elektryk z zewnątrz nie może wejść, no bo nie, bo elektryk od dewelopera musi wszystko zrobić. Wszystko zapłacone, wy chcecie automatykę, deweloper się nie zgadza i jesteście w kropce. Nie jesteście się w stanie nijak dogadać. Ja Wam chcę pokazać, jak można to zrobić. Jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście zostawcie subskrypcję, żeby Wam się wyświetliło powiadomienie. Jeżeli ten filmik się podobał, to napiszcie jakiś fajny komentarz, dajcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, to też oczywiście sekcja komentarze. I do zobaczenia w następnym filmiku.